gdyby parę lat temu ktoś mi powiedział, że znajdę się w takim miejscu, nad wielkim zbiornikiem, ponad 500 hektarowym zbiornikiem Polskiego Związku Wędkarskiego, w którym obowiązuje zasada złów i wypuść, powiedziałbym, że zwariował. To było niemożliwe, absolutnie. A jednak jestem nad Dzierżnem Dużym, w zachodniej części Górnego Śląska, wspaniała, piękna, karpiowa woda, gdzie od dwóch lat, prawie dwóch lat, obowiązuje zasada no kill. Jak to było możliwe? Jak to się stało? Skąd ten pomysł? Jak został zrealizowany? Postaram się wszystkiego dowiedzieć, jak również spotkać karpiarzy, którzy tutaj łowią i opowiedzą nam o karpiach z tej wspaniałej, wielkiej wody. Prezesie, jak pan się czuje jako prekursor, jako prezes okręgu, który po raz pierwszy w Polsce, jako pierwszy w Polsce wprowadził zasadę złup i wypuść na tak wielkiej wodzie? No powiem tak, inspiracją była grupa zapaleńców tutaj akurat z tej okolicy, to znaczy z Rzeszyc i Taciszowa, którzy dwa lata temu przyszli do okręgu Katowice z prośbą o utworzenie takiego łowiska. Oczywiście jestem zwolennikiem łowisk no kill, z uwagi na to, że na takich łowiskach można złowić dużą rybę, duże okazy, można sobie sfotografować i można tą rybę po prostu z powrotem wrócić na tą rzekę. Kilka słów na temat okręgu, bo okręg katowicki to jest olbrzymia rzesza wędkarzy. Jak to wygląda procentowo Dzierżno w stosunku do innych wód, którymi zarządzacie? Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego liczy ponad 42 tysiące wędkarzy. Kół jest 113. Każde koło prowadzi tak zwaną gospodarkę rybacko-wędkarską. To znaczy dba o tą wodę, czuje się jakby właścicielem tej wody, buduje tą infrastrukturę nad wodą. I tutaj my gospodarujemy na ponad 7 tysiącach hektarów. Te zbiorniki, przy tym, który tutaj jesteśmy, to jest jeden z większych zbiorników, który liczy ponad 600 hektarów. Mamy jeszcze jeden zbiornik Dzieśkowice, to jest ponad 700 hektarów. I tutaj to jest zbiornik, muszę powiedzieć, na pewno będzie atrakcyjny, bo on już od lat były informacje, że tutaj się łowi bardzo duże karpie, tu się te karpie wycierają. W związku z czym chcemy, aby ten zbiornik był taką wizytówką nie tylko okręgu katowickiego, ale również i wizytówką na szczeblu kraju, Polskiego Związku Wędkarskiego. No myślę, że to jest bardzo istotna rzecz. Ja niedawno przeprowadzałem wywiad z panem Teodorem Rudnikiem, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, który jest bardzo pozytywnie nastawiony do specjalizacji, że tak powiem, wędkarskiej, również do karpiarzy. Też sugeruję, żeby okręgi wytypowały odpowiednie zbiorniki właśnie specjalistyczne, czy to do łowienia drapieżników, czy łowienia karpi. Myślę, że w tym jest przyszłość. Ja powiem tak, myśmy na ostatnim okręgowym zjeździe delegatów podjęli uchwałę, żeby w każdym rejonie można było wyznaczyć, że wytypować przez wędkarzy jakiś zbiornik, który byłby zbiornikiem no-kill, gdzie moglibyśmy zadbać o to, żeby tam były takie te okazy, które by można było pokazać, że niestety, przepraszam, nie to, że niestety, ale że po prostu wędkarz, nie tylko mu chodzi o to mięso, ale również i o to, żeby mógł się pocieszyć tą rybą, którą złowi tymi okazami. Myślę, że po obejrzeniu tego filmu będą pytania, zwłaszcza ze strony karpiarzy ze Śląska, czy jest szansa w przyszłości, żeby tego typu zbiorników tutaj było więcej? Tak, jest, ponieważ już coraz więcej jest sygnałów z rejonów, bo okręg katowicki dzieli się jeszcze na 8 rejonów i tu są rejony, które właśnie widzą taką możliwość i chciałyby, aby takie zbiorniki powstawały. Muszę powiedzieć, że kluby karpiarskie się u nas tworzą, tą atrakcję chcą jakby w ten sposób też i swoje te umiejętności pokazać, że tutaj można łowić i tą rybę z powrotem wrócić do wody.
No, życzę, żeby to wszystko udało się zrealizować i wtedy będziemy mieć jedną pewność, że będziemy mieć coraz więcej wędkarzy, bo będą mieli po prostu co łowić i gdzie łowić. Mam nadzieję, bo sama ta uchwała Okręgowego Zjazdu Delegatów mówi o tym, że wędkarze są zainteresowani właśnie również i tym takimi zbiornikami, gdzie można było łowić i tą rybę wpuścić z powrotem do wody. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, od jak dawna tutaj na Dzierżynie łowicie? Około 5 lat. 5 lat tak w sumie regularnie łowimy. No i głównie łowimy karpie. Jest go tutaj najwięcej. I od 5 lat widzimy, jak ta ryba tutaj rośnie. I na szczęście dzięki działaniom, no głównie nam i kołu numer 29, ta ryba zostaje w wodzie. Łowisko ma statut łowiska no kill i widzimy, jak ta ryba rośnie. No ale sam mówiłeś tutaj przed tą rozmową, że część czasu spędzacie łowiąc, a część czasu pilnując, no bo pilnując. To jednak trzeba pilnować, prawda? Tak, tak. Dużo czasu poświęcamy. To są to kontrole w ciągu dnia, w ciągu nocy. No dużo, dużo. Działając w kole, dbając o ten zbiornik, organizujemy akcje sprzątania napływającej śmieci właśnie tutaj tą rzeką. Także jest tutaj co robić. Ostatnim czasem więcej spędzamy czasu na działaniu niż na łowieniu. Ale jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, abstrahując od karpi oczywiście, mówię, że masz zdjęcie lina kilka lat temu złowionego, który w zestawieniu z karpią, który miał 9 kilo, wyglądał jak gigant. Zastanawiające jest właśnie, że te liny tutaj znikły. Ciężko go tutaj trafić. No, mam nadzieję, że zostało jeszcze parę sztuk i kiedyś go tutaj namierzę. Także duże szczupaki, okonie piękne. Także no woda się odradza. Widać te efekty. No ale przede wszystkim karpie, co największego udało się do tej pory? No ja nie mam się czym pochwalić zbytnio, ale takie karpie 10-kilowe to już taki standard jest tutaj. 9, 8, 10, 12, 14. Nie jest taką tutaj jakby jakąś taką niespodzianką. Ale też słyszałem, że bywa tak, że one czasami stadem idą i z zasiadka, kiedy można w ciągu doby złowić kilkadziesiąt karpi. Tak, tak. Są takie właśnie przypadki, że one tutaj się grupują i jak już zaczną brać, to już jest niezła zabawa. Właśnie jak już zaczynają się pierwsze brania, to się później okazuje, że po prostu od kija zbytnio nie można odejść, bo wywózki robimy na gdzieś koło 300 metrów. No i po prostu wywiezienie samego zestawu się później no, wiąże z tym, że no, po prostu każde odejście od wędki powoduje, że po prostu trzeba od razu biegnąć do niej, bo jest kolejna ryba już siedzi po prostu na kiju. Czyli w sumie tutaj samemu nie można łowić, bo nie zdążysz wrócić, kiedy możesz mieć branie, ktoś musi pilnować. Czasami bywa tak. Miałem już nieraz taką sytuację, że położyłem kij i myślałem, że po prostu jeszcze się po prostu, no nie wiem, że coś jakiś zaczep albo coś, że po prostu albo łabędź, bo czasami się trafia, że po prostu łabędź wpływa. A po prostu no to już rola była, trzeba po prostu zwijać, bo już ryba się działa. No i tak się po prostu trafia, że jak już żeśmy tutaj zaczęli właśnie łowić, to po prostu no, na samym początku takie brały, takie dwójki, trójki, a tak razem już po prostu tak widać, co roku tak, co dwa... Przyrosty. Dwa kilogramy, tak, to te czwórki, później szóstki, później ósemki, no już teraz standard te dziesiątki właśnie tak zaczynają brać. I tak myślimy, że no jeszcze parę lat i po prostu już taki standard tam z 15-16 kilogramów to już na będzie pewno, bez problemu. Na pewno, na 100%. No i tak właśnie tych golców jest coraz więcej, nie to, że same pełnołuskie. Bo przede wszystkim pełnołuskie były, tak? Tak, tak. No a teraz tak od 2-3 lat obserwujemy, że no, sporo tych golców lustrzeni, takich jest innych, można powiedzieć, ryb niż tylko pełnołuskie. No fantastycznie, w takim razie pogodę wiosenną mamy. Życzę połamania. Dziękujemy bardzo. Koncentrujcie się na braniach, nie przeszkadzamy. Jak zrodziła się idea złów i wypuść tutaj na Dzierżynie? Generalnie tak ja, jak i znajomi, którzy no, byli inicjatorami całej tej akcji, łowimy tutaj, kurczę, przez całe życie praktycznie i od długiego czasu. Zastanawialiśmy się nad tym, czy da się coś zrobić z procederem, który na tym zbiorniku się regularnie odbywał, czyli wywożeniem całych bagażników pełnych ryb, pełnych karpi w głównej mierze, bo to jest gatunek ryby, który tutaj najczęściej występuje. No i tak jak wszyscy generalnie narzekaliśmy na to, co się dzieje, że nikt nic z tym nie robi, ale zastanawialiśmy się nad tym, czy ktokolwiek jest w stanie cokolwiek zrobić, bo wiadomo, że
Zawsze ludzie dużo gadają, a nikt się do roboty nie bierze. I od tego jakby zaczęliśmy, natomiast po sezonie, jak sezon karpiowy nam się skończył, gdzieś w okresie świątecznym, bożonarodzeniowym, rozmawialiśmy na czacie. No i stwierdziliśmy, że kurczę, no musimy jednak chyba spróbować, bo jeżeli my czegoś nie zrobimy z tym, to nikt z tym nic nie zrobi, a po prostu płakać się chciało, patrząc na to, co na tym zbiorniku się wyrabiało. No i od tego grudnia zaczęliśmy jakby działać w tym temacie prężnie. W marcowym numerze Karpmaxa, to był 2015 rok, zamieściliśmy pierwszą taką informację na temat idei, najpierw idei No Kill na dzierżnie dużym. Wtedy no, niewiele chyba było osób, które wierzyło, że coś z tego będzie, a już jesienią tego samego 2015 roku zarząd okręgu PZW w Katowicach podjął decyzję, że to będzie łowisko, na którym nie zabiera się karpi. Tak, no początkowo każdy, z kim rozmawialiśmy, sceptycznie się do tego odnosił. Wiadomo, że w internecie, w świecie panuje opinia taka, że PZW to jest beton, że tam się nic nie da zrobić, po co w ogóle próbujecie, szkoda czasu, i tak nic z tego nie będzie. No my jakby nie poddawaliśmy się, zaczęliśmy działać, pojawili się kolejni ludzie, którzy chcieli nam pomóc. Udaliśmy się do okręgu w Katowicach. W sumie no, sami byliśmy sceptycznie nastawieni po tym, co usłyszeliśmy. Natomiast okazało się, że tak naprawdę pracują tam normalni ludzie, którzy podchodzą też tak jak my do tematu połowu ryb, i sami stwierdzili, że no, być może to nie będzie zły pomysł, żebyśmy spróbowali, żebyśmy zebrali ludzi, żebyśmy pokazali, że faktycznie coś chcemy zrobić, a nie, że tylko przychodzimy z pomysłem i tak naprawdę ten pomysł potem naturalną śmiercią zginie. Także no, stwierdziliśmy, że no, pokażemy, na co nas stać. Zaczęliśmy organizować akcje sprzątania, zaczęliśmy organizować jakichś sponsorów, którzy nam pomagali w wywozie śmieci tutaj stąd. Zbieraliśmy podpisy pod petycją wśród wędkarzy zarówno z okręgu katowickiego, jak i z innych okręgów. Pod tym naszym wnioskiem, który złożyliśmy do okręgu o to, żeby na tym zbiorniku wprowadzić zasadę no kill. Tych podpisów zebraliśmy łącznie, myślę, że około 2000. Nie pamiętam teraz dokładnie, natomiast było tego sporo. To jakby pokazało też okręgowi, władzom okręgu, że faktycznie w tym związku, w tym okręgu katowickim jest mnóstwo ludzi, którzy chcieliby taki zbiornik. Więc tak jak tutaj powiedziałeś, na prezydium pod koniec czy jesienią 2015 roku odbyło się głosowanie nad tym wnioskiem, no i okazało się, że jednak się da i że od kolejnego roku będzie ta zasada tutaj panować na tym zbiorniku. Wszyscy wędkarze byli w szoku, ale no wszyscy się cieszyli, ci, którzy te ryby chcieli zostawić w tej wodzie, a nie wywieźć. No tak, pokazaliście, że można, że rzeczywiście można. To jest też przykład dla innych okręgów PZW w Polsce, że takie zbiorniki mogą funkcjonować, ale nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że nic nie przychodzi za darmo, że żeby doprowadzić do pewnego stanu ten zbiornik, już nie mówię o sprzątaniu, bo to jest jak gdyby jedna sprawa, ale do tego, żeby nie było kłusownictwa, żeby te ryby jednak były, trzeba włożyć masę swojej własnej roboty. Zgadza się, to cała ta praca jest, jak wiadomo, wykonywana w 100% społecznie, także no, wymagało to od nas tego, że w kolejnym roku złożyliśmy wniosek do okręgu o założenie koła wędkarskiego, gdzie chyba nowe koło nie powstało w tym okręgu od X lat, bo raczej te koła się wykruszają i te małe koła znikają, zostają tylko te większe. Też dostaliśmy wytyczne z okręgu, że no, musimy zebrać w tym pierwszym roku co najmniej 150 członków, żeby te koło mogło przetrwać. No i automatycznie w tym momencie, jeżeli te koło powstało, złożyliśmy wniosek też o to, żeby przejąć jako koło opiekę nad tym zbiornikiem, czyli móc tym z ramienia PZW zarządzać. To się oczywiście udało, natomiast tak jak mówisz, no, wymaga to wiele pracy i poświęcenia. Zorganizowaliśmy grupę straży na czele z komendantem, który też się mocno zaangażował. Wykonywaliśmy regularne kontrole, sprawdzaliśmy tych wędkarzy, którzy wiedzieliśmy, że regularnie te ryby z tego zbiornika wywozili. No i w tym pierwszym roku działalności przyniosło to bardzo fajne efekty, bo sporo z tych ludzi zniechęciliśmy do tego, przestali się tu pojawiać. Część straciło zezwolenia wędkarskie i obecnie nie mają prawa połowu na wodę PZW. No a w tej chwili
wędkarze pilnują sami siebie, my jakby tego doglądamy, walczymy ze śmiećmi, walczymy z bieżącymi problemami, ale dążymy do tego, żeby ten zbiornik naprawdę stał się wizytówką nie tylko okręgu katowickiego, ale jakby na skalę kraju, żeby był takim miejscem, gdzie faktycznie będą przyjeżdżać wędkarze z Polski, z zagranicy i będą cieszyć się tymi dużymi karpiami. Także takie jest nasze założenie. Z kimkolwiek nie rozmawiam, każdy mówi to samo, że no widać efekty już po zaledwie tych 2 latach. Krótka informacja dla tych wszystkich karpiarzy, którzy chcieliby tutaj przyjechać, spróbować, w jaki sposób mają to zrobić. No wiadomo, woda PZW, więc są opłaty chociażby dzienne dla kogoś spoza okręgu katowickiego. Tak, zgadza się. No, generalnie bardzo często do mnie czy do znajomych dzwonią już teraz wędkarze gdzieś tam z innych rejonów kraju, pytając się właśnie, jak to można zrobić. Także jest taka możliwość na stronie PZW Katowice, są zezwolenia okresowe, które można wykupić. Można to zrobić online, płacąc przez internet, drukując sobie zezwolenie. Po wydrukowaniu, opłaceniu można przyjechać nad wodę i łowić. Także nawet dla wędkarzy niezrzeszonych, czyli nie należących, jakby nie będących członkami PZW, jest taka możliwość. Ta opłata jest troszkę wyższa, ale w porównaniu z komercjami to i tak są, że tak powiem, śmieszne pieniądze. To może jeszcze, słuchaj, 2 słowa o regulaminie. Oczywiście regulamin PZW, który tutaj obejmuje, natomiast no, jest możliwość wypływania, wywożenia zestawów. Tak, zgadza się. Jest możliwość wypływania, wywożenia zestawów za pomocą środków pływających, zarówno pontony, jak i modele zdalnie sterowane. Także nie ma tutaj żadnych obostrzeń takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób ograniczyć wędkarzy karpiowych. No i my jako zarząd koła też nie dopuścilibyśmy do tego, żeby cokolwiek w tej materii się zmieniło. Więc no myślę, że woda jest naprawdę przyjazna karpiarzom i mam nadzieję, że nie jeden złapie tutaj swoją życiówkę i będzie z tego naprawdę zadowolony, będzie nas odwiedzał częściej, no bo takich wędkarzy szukamy. No i jeszcze jedna ważna rzecz informacyjna, techniczna, jeżeli chodzi o regulamin, o tym trzeba też pamiętać. No kill, no to każdy wie, natomiast nie ma możliwości używania worków karpiowych. Każda ryba po złowieniu musi być szybko zważona, sfotografowana i do wody. Tak, zgadza się. No nie ma możliwości używania worków karpiowych. Rozmawialiśmy w tej kwestii z zarządem okręgu, natomiast no oni jakby jasno się wypowiadają, że skoro chcemy tą rybę chronić, nie powinniśmy jej męczyć, w żaden sposób jakby ryzykować jej zdrowiem, w związku z tym ryba złowiona, możemy wykonać zdjęcie, dać jej buziaka i wypuścić do wody. Także niestety w workach przechowywać nie można, natomiast myślę, że to jest tylko i wyłącznie dla dobra ryb, które tutaj mamy. Słuchaj, dziękuję Ci i gratuluję za tą fantastyczną pracę, którą zrobiliście w ciągu tych paru lat. Myślę, że efekty już są, ale takie prawdziwe efekty namacalne w postaci tych wielkich karpi, bo one ciągle rosną, będą już za parę lat i myślę, że jeszcze raz tutaj spotkamy się za te parę lat na rybach i pohulujemy te 20. No fajnie by było. Tak jak powiedziałeś, no ryby rosną naprawdę w dużym tempie, tak jak 2-3 lata temu mówiliśmy 7. Największa populacja była tych ryb takich do 10 kilo, bo po tej powodzi niestety tych ryb nam mocno ubyło. Ale w tej chwili mam nadzieję, że w tym roku łowienie karpi powyżej 10 kilo będzie już zdecydowanie prostsze. A za parę lat jak się spotkamy, to będą one miały po 15, 18, 20 kg. Dobra, dzięki za rozmowę. Dzięki. No i proszę, wiedziałem, że zawsze znajomych można spotkać gdzieś nad wodą. Cześć. Nawet tutaj na Rzeczycach. Cześć. Witam. Co my takim w środku błota? O, no widzisz. Błotka jak błoto. I powiedzcie, co z rybami? No z rybami. No ryby jeszcze wczoraj tutaj były aktywniejsze. Było to widać zaraz jak przyjechaliśmy. Niestety tak jak widzisz, błoto... No, woda schodzi. Woda schodzi i to dosyć mocno. Rafał wczoraj wbijał podpórkę. No i widzisz, ile wody spadło, tak. No, na pewno to ma duży wpływ. Ryby się cofnęły troszeczkę dalej, jest tam trochę głębiej, no i byliśmy teraz oglądać i no, widać ewidentnie, że się cofnęły na tą trochę głębszą wodę. No wiem, że na razie taki rocznik 2014-15 chyba brał. Tak, no to tak. Też jest probierz tego, że one tutaj się wycierają, to widać ewidentnie. Tak jest. No ale na te większe ryby chyba jeszcze nie pora, tym bardziej, że to praktycznie drugi dzień dopiero wiosny, bo zima do tej pory była. No w tamtym tygodniu jeszcze mocne mrozy, także dopiero 2 dni słoneczka, ryba już zaczęła być aktywna, widać to zresztą. Mhm. No niestety ta niska woda tutaj no, nie wpływa na to, żeby te większe łowić. Ale nie poddajemy się, dzisiaj z Rafałem się przenosimy na drugą stronę. A, na głębszą wodę. Na głębszą wodę tam. Jest już
prawie 1,5 metra wody. No bo tutaj 30 to nawet po kolana chyba. Znaczy, no tutaj za chwilę prawda jest taka, że jutro nie będziemy w stanie nawet wypłynąć, bo w tej chwili tam przerujemy po dnie. Dzisiaj właśnie już miałem. No nie ma szans, nie. To jeszcze powiedzmy, jeszcze tydzień temu na tej odległości, gdzie mieliśmy dzisiaj markera postawionego, tam jeszcze było 70 cm, 80 cm wody. Dzisiaj tam jest 40, no to no tak. Za chwilę nie będzie 40, gdzie mówić. U mnie już jest 10-15, łowiłem w miejscu, w którym w ogóle nie ma ryby. No na 15 cm trudno łowić rzeczywiście. No niestety takie są zbiorniki zaporowe i czasami tak jest, że wieczorem mamy podpórki w wodzie, rano się budzimy, no i mamy 10 metrów brzegu. Tak tutaj jest, tak tutaj wygląda, takie warunki, trzeba się jakoś dostosować, dlatego przenosimy się na drugą stronę i będziemy dalej tam próbować. Dobra, słuchajcie, to mam prośbę, ponieważ my jesteśmy tylko jeden dzień tutaj z wizytą, jak coś ciekawego będzie, dajcie znać, przyślijcie zdjęcia, na pewno w tym filmie się znajdą. Na pewno się pochwalimy, jak uda się coś złożyć. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Wcześniejsze miejsce, w którym mówiliśmy z Rafałem, nie dało rady łowić. Woda spadła drastycznie. Łowiliśmy już praktycznie na 40 cm, gdzie tak naprawdę mieliśmy nikłe szanse na złowienie większej ryby. Dlatego łowiliśmy same małe karpie, 3, 4, 5 kilo max. Przenieśliśmy się na drugą stronę, gdzie znaleźliśmy takie dołki, metr, metr 20, metr 30. Po niecałej dobie jest efekt, pierwsza ryba. Rano w 8:30 silny odjazd. Efektem jest pełnouski karp. Udało się go wyholować z pontonu. Niestety bardzo dużo zaczepów mamy po drodze. Ale przy współpracy z Rafałem ryba bez problemu wylądowała w podbieraku. Tak wyglądają właśnie tutaj u nas pełnouskie karpie. Bardzo ładna ryba. Wypuszczamy ją, bierzemy się do roboty. Mam nadzieję, że uda się jeszcze złowić nie jednego takiego. Kolejna nasza ryba po zmianie miejsca i przeniesieniu się na przeciwległy brzeg. Pokażę wam kolejny pełnouski, piękny karp z Rzeczyc. Trzecia rybka z osiadki, ten, na którego czekałem, czekamy jeszcze na większe. Dzierżno duże, kiedyś to była sekretna woda, znana tylko w tajemniczonym. No i niestety przyszedł rok 2010 i powódź. Zgadza się, rok 2010 to była, że tak powiem, wielka strata do tej wody. Wysoki stan wody na skutek wielkich opadów spowodował, iż ryba w ogromnych ilościach migrowała do kanału Gliwickiego przez Stamę, tutaj właśnie na zbiorniku Dzierżno Duże. Także był to taki kluczowy moment, gdzie te wszystkie największe osobniki, ogromna populacja karpia i innych gatunków ryb, które znajdowały się w tym zbiorniku, no niestety znalazły się w kanale Gliwickim. Populacja to jest jedna rzecz oczywiście, natomiast średnia waga tych karpi no, była znaczna. To znaczy, powiem tak, no lata poprzednie to złowienie karpie 10 czy 15 kilo nie było tutaj żadną sztuką. W ciągu jednodniowej zasiadki zdarzało się złowić 10-20 takich sztuk. No było, no i trzeba było wszystko zacząć od nowa. No jesteśmy nad zbiornikiem wyjątkowym, bo zbiornikiem złów i wypuść od dwóch prawie, od dwóch lat. No i co z tym karpią się dzieje? To znaczy, generalnie po roku 2010, powiem szczerze, woda wyglądała jak martwa. Wydawało nam się, że znaczna część, a nawet wydawało nam się, że wszystko uciekło z tej wody, że nic już nie zostało. Jednak, jak to mówią, natura sama sobie potrafiła z tym poradzić. Musiały zostać jakieś ikrzyce, które sukcesywnie z roku na rok powiększały tutaj stada karpi, bo jest to jakby fenomen na skalę może i nawet nie polską, albo europejską, że jest to jedyny zbiornik, w którym odbywa się regularnie tarło karpia i tak naprawdę ten karp przeżywa i to w dużych ilościach. No i to właśnie to jest najważniejsza rzecz, bo na wielu zbiornikach jest efektywne tarło, natomiast co się po nim dzieje, te karpie najczęściej nie przeżywają pierwszej zimy, natomiast tutaj macie dowody, że te karpie, te młode roczniki po prostu są.
Tak, są, praktycznie łowiąc obecnie, powiedzmy w sezonach poprzednich. Fajne jest to, że trafiają się karpie kilogramowe, 3-kilogramowe, 5, 10, 15. No i wiadomo, są jakieś tam wyjątki, że trafi się karp powyżej 20 kg. No i gdyby ktoś nie wierzył, że te karpie odbywają tutaj tarło, bo tutaj przecież się nie zarybia karpiem, to proszę bardzo, oto jest dowód. To jest jakiś 3-letni karpik, drugi dwukrotnie większy. No i tego pływa tutaj cała masa. A za kilka lat to będą ryby, wszystkie ryby powyżej 10-12 kg. No to może parę słów na temat tych największych złowionych w ostatnich latach. No w ostatnich latach, powiem szczerze, no największą złowioną rybą to był zeszły sezon. Kolega złowił 27 kg karpia pełnouskiego. Ja natomiast w 2016 złowiłem właśnie też wczesną wiosną karpia o masie 25 kg. Takich 20 łowionych w ciągu sezonu nie jest za wiele, gdyż no powiedzmy te mniejsze osobniki nie dopuszczają tego dużego karpia, a tak naprawdę też nie mamy świadomości, ile tej dużej ryby tutaj zostało, tak? No ale to jest woda z niesamowitą perspektywą, bo jeżeli karpie tutaj się trą, rzeczywiście co roku jest nowy karp, nowe dziesiątki czy setki karpi, bo tego nikt nie zliczy, właściwie nie wiadomo, to za parę lat, kiedy ta średnia waga ryb będzie coraz większa, możemy się doczekać naprawdę fenomenalnego łowiska. Ja myślę, że właśnie wprowadzenie tego statusu nauki, o który tak walczyliśmy, spowoduje to, że rzeczycy wrócą do swoich dawnych lat. Może nie będzie to aż tak duża skala, bo wiadomo, że wtedy presja wędkarska była mniejsza i tak dalej. Natomiast no teraz mamy tą pewność, że każda złowiona ryba wraca do wody. Mamy nad tym kontrolę i wydaje nam się, że zresztą już widzimy efekty, tak? Tych dwóch lat, tego trzeciego sezonu no kill, że ryby po prostu, które nie wiem, brały 3 lata temu, miały 5 kg, obecnie mają 8-9 kg. Także to na pewno są ryby, które zostały z tego właśnie tarła. No to może parę słów o samej wodzie. Woda jest przepiękna, wielka, to jest ponad 500 hektarów. Ta powierzchnia waha się w granicach tam kilkudziesięciu chyba hektarów, może nawet więcej. Woda bardzo zróżnicowana. To znaczy woda, wiadomo, jest, było tutaj wyrobisko piasku, została zalana właśnie rzeką Kłodnicą i tak naprawdę, wiadomo, woda pełniła funkcję takiego osadnika dla rzeki Kłodnicy, ewentualnie do regulacji poziomu wód w kanale Gliwickim. Generalnie średnia głębokość tego łowiska no to są granice 10-12 metrów. Natomiast zdarzają się jakieś tam wypłycenia rzędu 3-4 metrów, czy tam nawet metrowe. Jednak w większości wypadków są to nagłe spady 7-10-metrowe i takie głębie, które no niestety występują w większej części tego zbiornika, aczkolwiek to nie przeszkadza w ogóle w tym rybom, które tutaj żyją i w cieplejszych porach roku łowimy je na takich głębokościach. No i woda bardzo żyzna, z tego co wiem. Tak, woda jest bardzo żyzna, jest tutaj ogromna ilość, populacja kiełża i dafni. Nawet przyjeżdżają tutaj firmy, które wyławiają ten pokarm i wiadomo, on jest stosowany dla ryb akwariowych. Więc patrząc na brzegach, jak suszą te kiełże, no to można sobie zdać sprawę, ile tak naprawdę tu w tej wodzie jest tego żywego pokarmu, na którym no właśnie te karpie rosną. Czyli karp ma wyżerę, znakomite przyrosty, nie wolno go zabierać. No, czegoś innego trzeba wodzie karpiowej, chyba czasu, tylko i wyłącznie. Tak, w tym wypadku na pewno czas. No, myślę, że to jest jedno z naszych wielkich marzeń, o które walczyliśmy od wielu lat, żeby jakoś tutaj uchować tą całą populację tego karpia, albo ją odbudować, można by powiedzieć teraz. Więc no, myślę, że tylko kontrola, wiadomo, fajna jest sytuacja, że już wśród ludzi odwiedzających tą wodę jakiekolwiek małe podejrzenia jakichś złych działań ludzi są od razu informowane do zarządu czy tam do chłopaków z kontroli. Także tak naprawdę no, mamy teraz to poczucie i tą świadomość, że ta ryba naprawdę zostaje w tym zbiorniku i myślę, że za kilka lat naprawdę może nie wróci do tego stanu sprzed 20 lat. Natomiast myślę, że no będzie to jedno z najlepszych łowisk karpiowych w Polsce. No ja tak bym chciał właśnie za te parę lat tutaj, żebyśmy się razem spotkali, ale już z wędkami, bo ja tutaj bez nich przyjechałem.
I wtedy byśmy mówili o tej średniej wadze powyżej 15 kg. Byłoby fantastycznie. Tym bardziej, że no, otoczenie jest niesłychane, bo to właściwie dzika woda. Tak szczerze mówiąc, jak się rozglądnie, to jest Śląsk. Natomiast no, jesteśmy otoczeni przyrodą i absolutną dzikością. Tak, generalnie woda ma taki charakter dziki i powiem szczerze, chcielibyśmy, żeby ten charakter został zachowany, żeby jednak tutaj infrastruktura aż tak bardzo się nie rozbudowywała. Powiem szczerze, że no, jest tutaj kilka problemów, z którymi musimy sobie poradzić, czyli na przykład problem śmieci, które właśnie napływają z tej chłodnicy, ale że tak powiem, no, nasze działania już coś w tym kierunku się dzieje i mamy nadzieję, że przyjeżdżając na ten zbiornik naprawdę no, nie będziemy go kojarzyli z wysypiskiem śmieci, tylko z piękną wodą w otoczeniu lasu, gdzie tak naprawdę można mile spędzić czas, no i oczywiście powalczyć z dzikimi karpiami. No i żeby to była ostoja ciszy, ja mam taką nadzieję, tego typu wody na pewno są najpiękniejsze w momencie, kiedy nikt tu nie pływa skuterami wodnymi, motorówkami, innymi tego typu urządzeniami, co na wielu zbiornikach jest rzeczą typową, ale naprawdę nie jest przyjemną. Super. Dzień dobry, Koleczna Straż Rybacka, dokumenty do kontroli. Kartę i legitymację poproszę. Panowie wiedzą, że to łowisko no kill? Wiemy, doskonale wiemy. To dobrze. Aha. Od kiedy zbiornik został wzięty przez koło PZW numer 29, w sumie od 4 lat, to Straż Rybacka jest tutaj, cały czas działa, także jest co robić, zbiornik ogromny, dosyć duża linia brzegowa. Na początku był mały problem, ludzie gdzieś tam udawali, że zbiornik, jak może być zbiornik z UWY, pójść jeszcze taki duży, tym bardziej od władz PZW, ale na dzień dzisiejszy ludzie naprawdę przyjęli to dosyć dobrze i trzeba powiedzieć, że działa bardzo dobrze samokontrola, czyli ludzie, którzy wędkują zgodnie z zasadą złów wypuść, ryby są wypuszczane i jeżeli widzą jakieś niepokojące sygnały, to zawsze jest kontakt albo z władzami koła PZW, albo z Strażą Rybacką. Bardzo dobra współpraca z wędkarzami jest, także wędkarze naprawdę cały czas dają sygnały, jeżeli tylko coś się dzieje nie tak, jest sygnał, są telefony. Do tego jeszcze zakupiliśmy w tamtym roku z środków własnych sprzęt, fotopułapki, które są w miejscach ustawianych, gdzie zawsze było zagrożenie jakieś tam kłusownicze, bo tutaj jednak na tym zbiorniku sieci i takie inne rzeczy były no cały czas, także pokazywały się. Dzisiaj jest to mocno ukrócone. Kończymy już naszą jednodniową wizytę nad jeziorem Dzierżno Duże. Sporo się dowiedzieliśmy. Zobaczyliśmy parę niewielkich karpi, te duże dopiero zaczną brać. No ale przede wszystkim okazało się, że złów i wypuść tutaj działa, rzeczywiście działa. Myślę, że to będzie naprawdę fantastyczna woda z wielkimi karpiami w najbliższych latach. Dzierżno Duże.